Bo w tej chwili właśnie jest nadawane to wszystko w... Za bogato. Słuchajcie, w tej chwili leci to w eter z odtwarzacza przez ten modulator. Ten modulator jest to modulator FM-u i za chwileczkę oglądniemy, zobaczymy to. Był kiedyś zrobiony przez przeze mnie. Nic innego jak taki, jak to by trzeba powiedzieć, generator Schmidta. Tylko że na lampie, a nie na tranzystorach. Posłuchajcie sobie przez moment, jaka jest jakość na lampie audio, nie? Tylko oczywiście odbieram to za pomocą SDR-a, nie? Dobra, flak. Raz. O, teraz jest dużo lepiej. Znaczy, na pewno lepiej. Słuchajcie, to jest tak. Napięcie anodowe idzie z akumulatora. Napięcie żarzenia jest tutaj podłączone z zasilacza. Zaraz wam pokażę, o ile mi ta kamerka dzisiaj zadziała. O, tu mam puszczone napięcie żarzenia i od 6, tak najlepiej pracuje przy 8 voltach. Przy 8 voltach, tak będzie to najlepiej zapracowało. Dobra, odepnijmy może tutaj, słuchajcie, tak, najpierw napięcie żarzenia, a teraz napięcie anodowe. Potrzebuję dwóch napięć. Słuchajcie, jest tak, że on pracuje z napięciem anodowym, fakt, że to ma kilka miliwatów, a napięcie anodowe od 8 V, można w sumie dobrze złączyć żarzenie z napięciem anodowym i podłączyć to pod 8 V, nie pod 12, no bo lampa ma żarzenie 6,2 bodajże, czy 6,4. To jest ECC85, już nie ma tego. Już takiej lampy nie ma. W środku jest to poskładane w ten sposób. Tu mamy gniazdo, wyjście na wyjście anteny, jeden zwój, razem wpleciony w cztery zwoje przerzutnika Schmidta. Dwa kondensatory są wykorzystane. To są te środkowa i ostatnia cela. Są wykorzystane jako obwód do obwodu wejściowego, bo to jest tak, że dwie połówki, dwie triody tutaj i one na przemian są przełączane z częstotliwością no do 100, tam bodajże 10 MHz, jak jest ta wciśnięta cewka, jak ona teraz tutaj wciśnięta.
to jest do jednego zwoju, jak widzicie, do początku cewki jest trymer i przez ten trymer idzie cały modulacja audio. Modulacja audio jest na diodzie pojemnościowej i ograniczona prądowo diodo zenera 12 V, żeby nie przedobrzyć na siatkę, nie dawać większych napięć. Zresztą zaraz wam schemat zademonstruję. Wszystko jest tam pod spodem wykonane, cały układ jest pod spodem wykonany. Tutaj mamy tylko dwa kondensatorki i dwa rezystory do masy, a tutaj mamy tylko jeden kondensator strojeniowy. Można równie dobrze postawić na stałe, zestroić jeden częstotliwość bez tego trymera, nie? Bez tego kondensatora. Dobra, przedstawię wam jeszcze schemacik, jak to wygląda. Tak to wygląda. Wejście audio, jeden dławik 10 mikrohenrów, rezystor 33 kOhmy, tutaj. Jeden mikrokondensator na 100 V, to ten szary tutaj, tu. O tu, z samego brzegu. I potem jest tak, 220 kOhmów z powrotem do masy. Dioda BB102, ale ja mam BB104 tutaj wstawiono, nic nie szkodzi. I kolejny rezystor, i tutaj już idzie audio przez ten właśnie trymer. Idzie bezpośrednio na anodę, słuchajcie, i na cewkę, nie? Dwie triody, to tak jak kiedyś dwa tranzystorki. I one pracują naprzemiennie. Słuchajcie, ta cewka generuje prąd przemiennie. Nasz przebieg fali nośnej. Jeden zwój, tak, drugi trymer, tak jak tutaj jest, drugi trymer, oto tutaj siedzi. Od masy, jeden zwój przez cewkę i wyjście na antenę. Nic poza tym tutaj nie trzeba. Tu maksymalnie ja napisałem 250, ale dawałem 160 V. Wtedy na antenie mamy moc tam około 1,8 W, prawie 2 W mamy mocy, nie? Przy 160 V. Nie puszczałem 250, choć śmiało możecie na to puścić. Ten R3 to jest 33 kOhmy. Te dwa rezystory są po 33 kOhmów, czyli trzy rezystorki po 33 kOhmy. Tu jest jeden kondensator między anodą prawą a siatką lewą, a drugi kondensator jest między siatką tutaj lewą a anodą prawej lampy. Dobrze mówię, tylko że kamera źle pokazuje. Niech tak będzie. I to pracuje tak jak przerzutnik Schmidta. Bardzo proste rozwiązanie, słuchajcie. Tutaj mamy dławik. Dławik też jest... ten dławik to jest 10 mikrohenrów. Tak samo i ten dławik to jest 10 mikrohenrów. Lub 33 zwoje, 0,2 drutu, na średnicy 4 mm. To jest taki dławik anodowy, ale jak jest ten rezystor i zasilamy tam do 100 V, 130 V, to nie ma problemu. To jest odsprzęg po prostu, żeby włócze z cewki, włócze nie wędrowało nam na zasilanie modulatora, bo to jest nasz modulator, który tak, to jest w sumie, tak szczerze, on tutaj, modulacja na diodzie wymusza modulację FM. Czyli drażnimy tą cewkę, to samo, ta dioda to samo robi, co byśmy sobie tę cewkę brali i ściskali, rozciągali w takt modulacji. Jakbyśmy do tej dłużej cewy, dołożyli tutaj na sztywno lejek, taki jak jest w głośnikach, i do niego krzyczeli, to też byśmy byli słyszalni w radiu. Bez układu modulacji. Sam generator, nie stabilizacja, tylko filtracja zasilania. Tu jest drugi kondensatorek, jeszcze jeden. 50 kOhmów. Dioda zenera na 15 V. Ja wstawiłem na 12.
bo jak na 15 V mam tutaj wstawioną diodę, to pracuje mi od 15 V ten układ. A jak mam na 12, no to śmiało od 12 z akumulatora, tak jak tutaj widzicie, też pracuje, tylko że z bardzo minimalną mocą. I o to mi chodziło, żeby ta moc nie była duża. Bo to służy tylko do zasięgu 5 metry maksymalnie. To jak tutaj dowalimy, słuchajcie, 250 V na anodę, nie zmieniając napięcia żarzenia. Tutaj nie ma rozrysowanego żarzenia, tylko jest 4,5 jako F, nie? Tu dajemy też tak samo rezystory. Ja tu dałem tylko rezystory po 100 ohmów do masy, bo zasilam prądem, miało być z transformatora prądem przemiennym, czyli musimy sobie tutaj zrobić taki równoważnik, nie? Rezystorowy, czyli tam gdzie ze 150 ohmów rezystor, potencjometr, środkowy odczep do masy, żeby grubów nie było, nie? Na lampie. No i co? Prościutki układzik. ECC85, ECC83 będzie działać. Te nowe prawdopodobnie przy wyższym napięciu niż 40 V dopiero zaczynają działać, tak jak było w tamtym wzmacniaczu, którego tutaj testuję teraz, słuchawkowym. I to by było tyle. I słuchajcie, znowu choroba mnie bierze. No kurczę, już było dobrze, nie będzie dzisiaj, już ledwo gadam. Zresztą mam już zmieniony głos, także... No dobra. O Jezu. Tutaj sobie tu kopuję. Dobra. Podłączmy go jeszcze. I puśćmy anodę. Anodę później. Najpierw żarzenie, słuchajcie. Pach. Puszczamy żarzenie. Lampeczka nam się żarzy. Tutaj ja to zamykam, bo to później ciężko jest zestroić. Słuchajcie, to jest od jakiegoś czujnika, pudełko optycznego. Ostatnio u mnie tutaj doszło gdzieś w jakiejś przesyłce, no to mówię, zaadoptuję takie pudełeczko fajne. Tu trzeba będzie jeszcze wstawić głowiki, kondensatory wkręcane na przewody, żeby zrobić oczka, nie? Na wyjście. No dobra, podłączę anodowe. Tak, aby tylko było. Cały układ około 0,5 ampera pobiera w tej chwili z 12 V, nie? Nie anodowe, nie. Anodowe mniej, tylko całość, żarzenie chodzi o żarzenie, nie? Dobra, to teraz tak. Musimy włączyć SDE. OK. Start. O, się dostroić. Dobra, zaraz sobie się dostroję. Tylko przełączymy ekrany. Antenę chcemy złożyć, bo też słaby sygnał. Trochę z napięcie żarzenia podciągnąłem. I przełączymy audio. Wyciszam się. Thank you.
Także pozdrawiam, to by było na tyle. Ale się wzbudziło. Dzięki za obejrzenie, łapki do góry. Edukacyjny generator na lampie.